Cześć, audycja Kadr Ci w oko. Dzisiaj odcinek 65. Naprzeciwko mnie Krzysztof Tymczyński. A po mojej drugiej stronie Andrzej Nowak. To ja. To ty. Zaczynamy od informacji smutnej. Chociaż dla niektórych, można powiedzieć, zauważyłem, tak przynajmniej, że jest to szok, że Steve Ditko zmarł tak dopiero teraz. O. Dobra, to zabrzmiało bardzo... Chodzi ci o reakcję w stylu, to on jeszcze żył. Tak, dokładnie. To, wiem, że to, co teraz powiedziałem, zabrzmiało dość źle, ale o to mi właśnie chodziło, że pojawiła się informacja, Steve Ditko zmarł, a ludzie, to on żył, naprawdę. No a tymczasem właśnie chodzi o to, że Steve Ditko był już bardzo mocno wycofany, jeśli chodzi o przemysł komiksowy, i on od wielu lat się nie udzielał praktycznie, nie jeździł na żadne festiwale. Nie na jakieś imprezy komiksowe się nie fatygował. No zresztą, co tu dużo mówić, 90-letni człowiek, prawda? No to zdecydowanie. W momencie swojego zgonu. Widziałeś ten, taki w internecie był rzucony filmik ze Stanem Lee, jak podpisywał komiksy. Niedawno to było jakoś. I któryś tam z pomagających mu musiał mu czasem podpowiadać, jak ma napisać. Nie widziałem. Znaczy wiesz, dla mnie to jest przerażające, że jakby ta machina popkulturowa jeszcze cię wykorzystuje, jak już dawno powinieneś mieć czas tylko dla siebie i na jakiś odpoczynek. No i inna rzecz, że niektórzy mają parcie na szkło, ale w pewnym momencie, w sensie wiesz, jakby wydaje mi się, że trzeba trochę z taką starczą, kurde, brzydkie słowo, no z pewną godnością w pewnym wieku, nie? Że już lepiej się w pewnym momencie nie pokazywać. No, jest w tym trochę racji. Natomiast Steve Ditko, urodzony w 1927 roku. Jak wspomniałem, zmarł w wieku lat 90,5. To ten sam rocznik, co moja babcia. No, niesamowite, że można tak długo żyć, prawda? Nie, dla mnie to jest po prostu kosmos żyć 60 lat, a co dopiero 90. Ja sobie nie wyobrażam siebie w wieku lat 60, a co dopiero jeszcze więcej. Natomiast Steve Ditko, czy kojarzycie Steve'a Ditko? Możliwe, że kojarzycie. W sumie całkiem znany artysta, rysownik. No, tam parę rzeczy zrobił w swoim życiu, prawda? No, więcej niż jedną zdecydowanie. Dokładnie. No i pracował też w najlepszych czasach, nie? Dla superbohaterów z mistrzem Kirbym. Tak, Steve Ditko już debiutował, z tego co tutaj widzę, w roku 1956. No, ale zdecydowanie tą największą sławę przyniósł mu The Amazing Spider-Man, którą tą postać współtworzył ze Stanem Lee, chociaż Stan Lee mógł o tym zapominać momentami. Robimy to, co Stan Lee, czyli rozmawiamy o Steve Ditko, a schodzimy na Stana Lee, więc dokładnie. Więcej nie padnie, mam nadzieję. To. Dobrze, postaram się. W każdym razie Ditko zilustrował pierwszych 38 zeszytów tej pierwszej, najbardziej legendarnej serii The Amazing Spider-Man. Oprócz tego zilustrował całą masę innych komiksów, głównie dla Marvela, ale także i dla DC. Dla DC wsławił się stworzeniem takich postaci jak na przykład Hawk and Dove, czyli... No dobra, teraz ten serial Titans przypomni o tych postaciach, które zostały już troszeczkę zapomniane, ale jeszcze Captain Atom. No i stworzył też Creepera, którego ja bardzo lubiłem z DC. I pierwszego Questiona, którego z kolei ja bardzo lubię. Więc tych postaci stworzył w Marvelu, oprócz Spidermana jeszcze współtworzył także Doktora Strange'a, więc tych postaci ma na swoim koncie. No i Doktor Strange też jest bardzo klasyczny z tymi zewnętrznymi wymiarami, znaczy zewnętrznymi, z tymi innymi wymiarami, które były bardzo kwasowe w wielu momentach, co w filmie nawet się jakoś udało oddać. Tak, to jest bardzo fajna postać, jeśli o to chodzi. Myślę. Stworzył też w lepszym uniwersum Blue Beetle'a. Tak, to tutaj... To Damian mu tam pokłony bił. Tak, jeden z naszych kolegów pewnie mocno przeżył odejście Steve'a Ditko. I co tutaj jeszcze możemy powiedzieć? Dostał się do Jack Kirby Hall of Fame w 1990 roku, natomiast do Will Eisner Hall of Fame 4 lata później, i jak najbardziej zasłużone wyróżnienia. No i jakie Steve Ditko miał wpływ na dzisiejszy rynek komiksowy, bardzo fajnie podsumował Patrick Zircher, który możecie go kojarzyć z rysowania Action Comics DC Odrodzenia.
On na swoim Twitterze napisał takie zdanie, że często na rynku komiksowym słyszy się rysownik, słyszy coś takiego zdania w stylu narysuj to, ale bardziej w stylu Ditko. No i skoro twoje nazwisko stało się niemalże stylem rysowania czegoś, no to pokazuje, jak wielki miałeś wpływ na dany rynek. No a Steve Ditko ewidentnie ten wpływ ogromny miał i no cóż, szkoda, że zmarł, ale dożył sędziwego wieku i pamiętamy, będziemy tak, pamiętać. No. Zauważyłem, oczywiście wiadomo, gdy jakiś bardzo znany człowiek umiera, to nagle się okazuje, że strasznie dużo rzeczy można o nim kupić i bardzo mi się spodobało, wpadło mi w oko, ale chwilowo jestem biedny i mnie nie stać. Wydane swego czasu przez DC Comics, oczywiście. Dwa tomy zbierające wszystkie prace Steve'a Ditko dla DC Comics. I myślę, że bardzo fajna rzecz. Być może się nawet zaopatrzę, jeżeli, nie wiem, napadnę na kogoś i ukradnę mu pieniądze z portfela, to może to będzie całkiem niezły pomysł. Bo nie wiem, czy zauważyłeś, w przypadku Jacka Kirby'ego zresztą było bardzo podobnie, że znacznie większe zasługi Ditko miał dla Marvela, ale DC go jakoś fajniej uhonorowało, jeszcze za życia swoją drogą, bo Kirby, pamiętasz, jak była rocznica urodzin Kirby'ego, to DC wypuściło masę wydań zbiorczych z jego pracami, no a Marvel 2 zeszyty, czy tam 3 zeszyty i w sumie kto to jest Jack Kirby, oby ze Steve'em Ditko nie było podobnie. Mogliby wznowić jeszcze jedną pracę Steve'a Ditko, ponieważ Steve Ditko w latach 80. Zrobił kolorowanki z Transformerów. O, to by było całkiem spoko. Na Wikipedii Transformerów możecie przeczytać o Steve Ditko, że podobno był znany z czegoś tam od komiksów, ale robił kolorowanki z Transformerów i nienawidził Vince'a Colletti, który był inkerem Jacka Kirby'ego bardzo długo. Tak, tak. O Vince'ie Colletti było poświęconych parę akapitów w książce Mordobicie, o której było wspominane jakiś czas temu. I z tego, co kojarzę, w niezwykłej historii Marvela też było o nim wspomniane. Więc jak przejdziecie na stronę Vince'a Colletti, jest napisane, że Steve Ditko go nienawidził. Okej, spoko. Natomiast z innych newsów tutaj widzę, że została zapowiedziana rzecz, która cię bardzo cieszy. Z rzeczy amerykańskich dzisiaj będziemy o zapowiedziach mówić. Mianowicie, nie wiesz o co chodzi, podpowiem ci 3 października, Dark Horse, 7 zeszytów. Nowe Umbrella Academy. Tak. Tak, to faktycznie byłem w szoku. Po ilu? 8 latach się doczekaliśmy. Trochę się pomyliłem. No. Się doczekaliśmy realizacji zapowiedzi, doczekamy się realizacji zapowiedzi. A tutaj z tego, co czytam, to prawie 10 lat temu pierwsza zapowiedź została ujawniona. No i co? Umbrella Academy z podtytułem Hotel Oblivion, 7 numerów. Autorzy oczywiście Gerard Way i rysunki Gabriel Ba. No i wspaniale. No i wspaniale. Czekamy wciąż na polskie wydanie tego komiksu. Zapowiedziane. Znaczy ja nie czekam, bo mam, więc zapowiedziane jakiś czas temu przez bardzo fajne wydawnictwo. Dobra. To jest tak samo, wiesz, nie każdy jakby, tak jakby ktoś nas słuchał, nie każdy sobie zasłużył na czas antenowy, więc. Okej. Natomiast gdybyś tak wspomniał, bo podejrzewam, że nie każdy mimo wszystko kojarzy Umbrella Academy, o czym to w zasadzie jest? Tak w paru słowach. To znaczy z Umbrella Academy o czym jest, bardzo spłaszcza tą historię i dopiero przeczytanie jej całej odkrywa większość rzeczy, jest o drużynie dzieciaków, które posiadają specjalne moce, ale jest to jedno z tych kilku ciekawszych ujęć podobnych tematów w komiksach. Nie jest to taki typowy X-Men, Avengers i tak dalej. Bardzo fajne postacie z bardzo ciekawymi mocami bardzo często, czy rzeczy, które naprawdę zapadają w pamięć, jak White Violin. Ona była niesamowita, ta pomalowana na biało, wyglądająca jak skrzypce. Mówisz do kogoś, kto tego komiksu jeszcze nie czytał. Ty nie czytałeś Umbrella Academy? Nie, ale to na drobie. A to ja ci mogę pożyczyć. No to fajnie. Bo to rany, naprawdę? Naprawdę, to jest na mojej liście wstydu rzeczy, których jeszcze nie przeczytałem. Ale to takiej poważnej liście wstydu. Nie takiej kupce wstydu, jak każdy mamy, tylko taka, nie, wiesz, to już jest taka lista przypałowa, że tego nie znasz. To jest zdecydowanie na liście przypałowej, tak.
Kurczę. Ale cię zdziwiłem, ale okej. No rzeczywiście, to teraz jestem zaskoczony, więc razem z Krzyśkiem powinniście przeczytać. Jestem ciekaw, co też Krzysiek będzie sądził o tym komiksie w takim razie. Bardzo fajne podejście do tego tematu. Bardzo dobra fabuła z taką właśnie fajną domieszką Gerarda Way'a, którą... No jeśli podobał wam się Doom Patrol, to Umbrella Academy jest troszkę mniej oderwana od rzeczywistości, ale dalej jest mocno zakręcona. Dla mnie wtedy, kiedy czytałem Umbrella Academy, to był taki przystępniejszy Grant Morrison. Okej, fajnie. Jeśli chodzi o to zakręcenie, a rysunki, które tworzy Gabriel Ba, są zawsze cudowne. I czy to byłby... No, wiadomo... Zapomniałem tytuł najlepszego komiksu. Dziękuję. Czy byłby to Day Tripper, którym się sprawdza, czy ktoś jest dobrym człowiekiem? Czy to jest cokolwiek innego? Gabriel Ba, zawsze spoko. A o Umbrella Academy to może coś powiem w jednym z kolejnych odcinków, zwłaszcza że z tego co widzę, pod koniec tego roku mniej więcej powinien się ukazać serial z Netflixa, pierwszy sezon. Gdzie... No możemy sobie tak trochę opowiedzieć o tym wtedy więcej. Okay. I tutaj z tego co widzę, jedną z głównych ról będzie grała Ellen Page. Ellen Page, którą... Wszyscy lubią Ellen Page. Tak, kojarzę ją z którejś części X-Men, z tych filmowych, tych wcześniejszych. Ona chyba zagrała Kitty Pryde w tym nieudanym ostatnim Bastionie. Możliwe. Więc okej, okay, no to sobie z przyjemnością sprawdzę ten komiks i też jestem wstępnie zainteresowany w takim razie... serialem. Natomiast są też inne zapowiedzi, a w zasadzie takie bardzo, bardzo szybkie zapowiedzi. Przejdziemy na momencik do wydawnictwa Image i komiksu Die, Die, Die. Jakkolwiek by to dziwnie nie zabrzmiał. Die, Die, Die zostało zapowiedziane dzień przed swoim ukazaniem się. I to jest pierwszy taki przypadek w historii drukowanych komiksów, bo w przypadku premier cyfrowych to jest dość często spotykana praktyka, natomiast w przypadku komiksów drukowanych zapowiedzenie we wtorek tytułu, który się ukaże w środę tego samego tygodnia, no to jest coś zupełnie nowego. Zastanawiam się, jak wyglądała w Stanach skrzynka mailowa przeciętnego sklepu z komiksami, jak się fani dowiedzieli, że jutro coś wychodzi, czego nie będą mieli w swojej teczce. Właśnie to jest dla mnie takie dość ciekawe i jestem ciekaw, jak to wypadnie koniec końców, ze względu na to, że wiesz, jak działają amerykańskie sklepy komiksowe. Tam 95% klientów to są ludzie, którzy przychodzą i zamawiają w preorderach i w reorderach tak zwanych, tak? No to ciężko jest sklepy na podstawie zamówień czytelników, klientów zamawiają od Diamonda. Więc z reguły biorą tam plus jakieś tam 10% no, żeby rzeczy, jasno, żeby coś leżało na półce, żeby jakaś osoba z ulicy weszła, kupiła. I tylko sporadycznie, jak na przykład są przymuszani przez jakieś wydawnictwo albo pokaże się jakiś super duper ultra rzadki wariant, to zamawiają coś więcej. I komiks, który w sumie nie wiedzą, czy on się sprzeda, bo jest to z jednej strony Robert Kirkman, więc nazwisko okej, ale z drugiej strony no... Jest to Robert Kirkman. Ale z drugiej strony na przykład Outcast wcale się nie sprzedało jakoś rewelacyjnie, ten pierwszy numer. I no jest pytanie, czy zamówić tak w ciemno, nie wiem, 100 sztuk, 1000 sztuk i nie wiem, na przykład zostać później z połową nakładu i do przemielenia. Więc to jest ryzykowne i obawiam się, że wiele sklepów mogło podejść do sprawy w sensie tak z ostrożnością. To jest dużo. Znany mi dylemat, jak pracowałem jeszcze w sklepie z grami, kiedy przed premierą trzeba było bardzo potężnie się zastanowić, czy to jest premiera, która jest warta kupowania w dużej ilości, bo się sprzeda. I oczywiście są rzeczy, które nad którymi się nie musisz zastanawiać, czyli GTA, czy FIFA, bo to i tak zejdzie zawsze. Natomiast możesz się trochę przejechać lata temu, to jest dobra historia. Alien Colonial Marines. Z jednej strony Alien, więc legenda i mnóstwo osób, które jeszcze pamiętają AVP na PC-tach i tak dalej, i tak dalej. No to była fajna gra. Ale to wyszło takie gówno. Rany, to był dramat. Baliśmy się, że na następny dzień ludzie będą to zwracać masowo. I powiem ci, że
dwa lata po premierze, chyba dystrybutor się tego pozbywał i chyba wyprzedawali to po 9 zł czy coś takiego. A to u was tam w twojej byłej pracy można było zwrócić grę, bo ci się nie podobała? Nie, ale dużo osób tak myślało. Aha, okej. Okay. Przecież to oczywiste, panie, ty śmieciu sprzedawco. Po jednej stronie jest ekspedient, nie mylić z ekspertem, a po drugiej jest ladaco. Proszę potwierdzić PIN, potwierdzam. Natomiast daj. Jeszcze tylko tak szybko wspomnę, pisane przez Kirkmana, ale współscenarzystą jest Scott Gimple, który jest producentem i scenarzystą serialowego The Walking Dead, więc... Zawsze mnie zastanawiają współscenarzyści, bo jeśli czasem... Czasem ich rola jest oczywista, jak masz na przykład kogoś, kto nie jest scenarzystą, ale jego nazwisko przyciągnie ludzi i współscenarzysta ppp, no to myślę sobie, aha, no dobra, czyli ten mówi jaki ma pomysł, a tamten to przerabia na scenariusz znając życie. Dokładnie. Ale no nie wiem jak to jest ze współscenarzystami. Jak bardzo Kirkman jest tutaj nazwiskiem, które jest potrzebne, a tamten po prostu chciał to wydać. Być może jest to właśnie tak, jak było w przypadku TF of TFs, gdzie Kirkman był pomysłodawcą całej serii, a scenarzyści, którzy się zmieniali początkowo tam co każdy story arc, a później był jeden stały, który doprowadził serię do prawie samego końca. Myślę, że do upadku, no. No, oni po prostu, tak jak mówisz, przepisywali na scenariusz pomysły Kirkmana. Jakieś tam, on tam im rzucał jakieś punkty zwrotne, oni robili z tego historię. Być może jest tutaj całkiem podobnie. Natomiast za rysunki odpowiada Chris Burnham, którego można znać z Batman Incorporated, czy z Nameless, czy z paru innych też całkiem, no to ładne rysunki. Całkiem niezłych tytułów. Różnie z kolorowaniem dla mnie było, ale... No tutaj za kolory będzie odpowiada Nathan Feirban i to jest nazwisko, które się przewija przez parę tytułów z Imidżu, ale jakoś tam nie zapadł mi szczególnie mocno w pamięć. No i ten tytuł pojawił się w sprzedaży w ubiegłą środę. No i jestem bardzo ciekaw, jak zszedł. Z tego, co widziałem w komentarzach po internecie, no zainteresowanie było. Tylko ciekawe, jak bardzo duże. Ostatnio też premierą Image była ta nowa seria rysownika Chu, prawda? Mhm. Farmhand. To mnie ciekawi. Muszę sobie cyfrówkę kupić, zobaczyć, jak to tam będzie wyglądało. Nie wiem, czy czytałeś, czy... Nie, jeszcze nie. Pewnie ktoś wyda w Polsce i tyle będzie skupowania cyfrówek. Oby tak było. Chociaż zobaczymy oczywiście, jak to będzie. Natomiast kolejny taki news z USA i to już będzie ostatni, o którym wspomnimy, jest Eric Esquivel, czyli scenarzysta jednego z zapowiedzianych w tym restarcie Vertigo komiksów o tytule Border Town. Napisał ostatnio na jednym z portali społecznościowych, że nie przyjedzie na San Diego Comic Con ze względu na to, że grożono mu śmiercią. A grożono mu śmiercią za to, że jest. I tutaj no właśnie nie wiem dokładnie o co chodzi z tymi groźbami, gdyż jest to Amerykanin. Co prawda latynoskiego pochodzenia, ale Amerykanin urodzony w USA. Jest to, pracuje, płaci podatki w USA i jego największą, w cudzysłowie, winą jest to, że będzie pisał komiks o Meksykanach i to jest powód, żeby komuś grozić. Trochę tego nie kumam, ale... No, stary, można komuś grozić, dlatego jest... że postać, którą grasz w filmie, ci się nie podoba. No to jest właśnie kolejny taki przykład patologicznej bardzo sytuacji i smutnej, godnej tylko i wyłącznie potępienia. Ja mam nadzieję, że mimo wszystko scenarzysta ten się pojawi na San Diego Comic-Conie, ponieważ Border Town jest jedną z tych zapowiedzi w restarcie Vertigo, która mnie cokolwiek interesuje na chwilę obecną, więc w sumie chciałbym się dowiedzieć czegoś więcej na San Diego Comic-Conie, jednak bądź co bądź strasznie dużo ujawniają ciekawostek, czasem nawet aż za dużo, ale jestem bardzo ciekaw tego komiksu, ale zobaczymy jak to będzie. Eric Esquivel to jest nazwisko może niezbyt szczególnie mocno kojarzone, ale on ma na swoim koncie scenariusze do takich tytułów jak Adventure Time, jak G.I. Joe czy Sonic the Hedgehog, więc trochę tam już doświadczenia ma i wydaje się, że ten komiks Vertigo to będzie takie jego dotychczas najbardziej ambitne przedsięwzięcie.
No i z zapowiedzi wygląda to całkiem spoko. Niemniej takie groźby są żałosne. Tak, ogólnie takie podejście jest żałosne i godne pogardy. I właśnie to teraz okazujemy tymże osobom. Jakbym miał możliwość, to bym napluł w twarz osobie, która to napisała. Okay. Proszę adres tu, wyślę mu w paczce. Tu się mi FBI pewnie wiedzie na chatę. Może tak być. Natomiast co my tutaj mamy za komiksik, o którym chcielibyśmy wspólnie coś powiedzieć? Chcielibyśmy wspomnieć o nowej produkcji polskich twórców, która jest, która ma wymiar międzynarodowy, można powiedzieć. Tak, jest webkomiksem, a webkomiksami jakoś szczególnie często się tutaj nie zajmujemy. No chyba tak naprawdę tylko jak Eisnery są i sprawdzamy, co było, co dostało Eisnera za ten. Był jeden odcinek, w którym trochę więcej o tym mówiliśmy. Pamiętam, że wspomnieliśmy też o reaktywacji Losuxa. Mhm. Swoją drogą to się dalej ukazuje i w sumie pogłoski o śmierci tego projektu były mocno przesadzone, ale przejdźmy do właśnie nowego projektu Henryka Glazy i Łukasza Kowalczuka. Mhm. Jest to The Underhawks. Tak, bo ty znacznie ładniej wypowiesz ten tytuł. Na razie dużo nie ma ujawnione. Mamy, zdaje się, 3 strony, chyba że przegapiłem 4. Czytałem też materiał prasowy, który dostaliśmy od Łukasza, więc tam mieliśmy 9 stron, wiesz? To, to fajnie. Fajnie, i to było to, co było na Gdaku do dostania. To fajnie, że mi powiedziałeś, że to dostaliśmy. Dziękuję. Typie, przecież masz też dostęp do tego maila. To nieważne. Mi trzeba mówić takie rzeczy. Henryk jest znany między innymi z tego komiksu Tylko Spokojnie, który został wydany w zeszłym roku i był bardzo fajny. Łukasza Kowalczuka myślę, że w ogóle nie trzeba nikomu przedstawiać. Natomiast jeżeli trzeba, to nie wiem, co robiliście przez ostatnie 64 odcinki naszego podcastu. Bo jest całkiem możliwe, że wspominaliśmy o Łukaszu w każdym z nich. No i bardzo ciekawy byłem tego wspólnego ich projektu. Jak się okazało, przeczytałem tylko 1/3 tego, co mogłem przeczytać, ale znaczy przeczytałem. To jest komiks, który nie ma dialogów pisanych. Ale miał onomatopeję, więc tak, coś musiałeś przeczytać. Tak, tak, tak. I o czym jest, o czym będzie The Underhawks? Komiks będzie o przyjaźni i o przemocy. Piękne, i o przygodzie. Piękne połączenie. PPP. O wszystkim, co tak naprawdę tylko potrzebujesz, żeby się dobrze bawić. Narysowany bardzo fajnie w stylu Henryka ze scenariuszem Łukasza, który no, da się odczuć, że Łukasz pisał scenariusz. Bardzo mi się podoba przekazanie tutaj ikonami tego, czy się ktoś coś komuś podoba, czy nie, albo ewentualnie kto kogo szuka. Fajnie przykuwa uwagę do komiksu. Pojawia się pizza, więc automatycznie jestem kupiony, bo każdy komiks, który posiada pizzę, od razu ma +1. I bardzo doceniam zawsze tworzenie takich światów, gdzie są postaci, które jakbyś chciał to analizować, to byś uznał, że nie pasują, jak na przykład ten gość, który jest w stroju takiej wielkiej małpy. Mhm. I nie wiesz, co on tam robi, ale wiesz, że jest częścią tej grupy i przestajesz to podważać po prostu. No ja tutaj, skoro już perfekcyjnie się wyłożyłem, przyznając się, że przeczytałem tylko te 3... Przeczytałeś to, co jest w internecie. Tak, przeczytałem to, co jest w internecie, to ja może tylko tak dopowiem, że wstępnie mi się to na razie całkiem podoba i w przeciwieństwie do paru innych komiksów internetowych tutaj będę się naprawdę bardzo mocno starał śledzić na bieżąco. Ale to, o czym chciałem powiedzieć, to jest fakt, iż ten komiks można wspierać. Twórców można wspierać na 2 sposoby. Jeden z nich to jest Patronite oczywiście. I tutaj nie zaglądałem dokładnie, jaka tam kwota już jest, ale jaka by nie była, zachęcamy do tego, aby była większa. Ostatnio jak patrzyłem, było 50 zł. Jakby standardowego, znaczy tego co miesięcznego wpływu. No i plusy są też takie, że osoby, które wspierają, będą miały 65 zł z obecnie, kiedy to nagrywamy. I jest tak, że
5 zł za miesiąc, to dostanie się podziękowania w drukowanej edycji komiksu, premiera planowana w 2019. Za dyszkę macie dostęp do nowych epizodów 2 dni przed premierą i to samo co wcześniej. A w 15 ziko za miesiąc materiały bonusowe raz w miesiącu, szkice, teksty, ciekawostki. No i wszystko co wcześniej oczywiście. Oczywiście. I to jest jedna platforma, gdzie można wspierać twórców, ale jest też także ko-fi.com. Mhm. To jest rzecz, z którą pierwszy raz się spotkałem, więc nie wiem dokładnie jak to działa. No ale wydaje mi się, że Patronite jest tym polską platformą do wspierania tego komiksu, a ko-fi jest tą taką międzynarodową, skoro wspomnieliśmy już o tym, że to jest projekt na cały świat, ogólnoświatowy, a nie tylko tam po polsku i nic poza tym, więc tutaj... W tym ko-fi jest też tak, że jakby chodzi o to, żeby kupić kawę twórcy i dlatego jest tam chyba przelicznik, że jedna kawa kosztuje $3, no i ile kaw chcesz kupić. Więc to z tego, co tak pobieżnie sprawdzałem, to ko-fi to nie jest regularne, bo w Patronite też chodzi o to, żeby jakby regularnie co miesiąc dawać pieniążek, a tutaj możesz takie pojedyncze darowizny zrobić. Darowizny łamane przez wsparcie, gdyby dla kogoś darowizna brzmiała jakoś źle. Więc tutaj też zachęcamy do śledzenia. Znaczy i też warto patrzeć na to jakby z perspektywy tego, jak to może rozwinąć rynek komiksowy, web komiksowy w Polsce, bo jak patrzę na osoby korzystające z ala patronite'owych stron wśród amerykańskich twórców, no to chociażby Bill Willingham pisze komiks, do którego masz dostęp tylko przez to. I tylko dla osób, które go wspierają bezpośrednio, on tworzy ten komiks. Zapomniałem imienia, chyba Anna Szabla, która w zeszłym roku dostała Eisnera za webkomiks. Też swój komiks tworzy tylko w ten sposób. A że, no wiadomo, Łukasz wprowadza pewne standardy, których u nas jeszcze nie było, to jestem też bardzo ciekaw efektów, jakie to osiągnie. Bo mogłaby to być naprawdę fajna opcja dla osób, które niekoniecznie chcą to wydawać, tylko po prostu chcą tworzyć treść i dostać z tego jakiś tam pieniążek. Jak najbardziej się zgadzam tutaj z tobą. A komiks mi się podoba. Tak, wydaje się bardzo ciekawy. Komiks jak na razie wydaje się być całkiem fajnym projektem i oby się rozwinął w fajnym kierunku. No myślę, że po tych dwóch twórcach możemy się spodziewać wszystkiego najlepszego. Jak najbardziej. I tego też im właśnie życzymy. Natomiast jeszcze tak mi się wspomniał jeszcze jeden news, o którym z jakiegoś powodu zapomniałem wcześniej. Kultura Gniewu zapowiedziała Istotę, wydanie drukowanej wersji Istoty, czyli komiksu, o którym słyszeliśmy już od dłuższego czasu. Nie wiem, czy śledzisz Istotę w mediach społecznościowych? No tak pobieżnie. Tam były bardzo duże problemy po prostu z przygotowaniem tego do druku. Tak. Ale sądząc po tej zawartości, ja dalej bardzo żałuję, że nie wsparłem tego projektu. No to warto czekać. To też zawsze wychodzę z założenia, że lepiej jest poczekać i dostać coś dobrego, niż śpieszyć się i dostać jakąś niedorobioną kiłę, jak wszystkie gry duże obecnie. No nieważne, żeby traktować graczy jak beta. Nieważne, dobra, przepraszam. Schodzę na inny temat. Widzę, że się uruchamiasz. Po prostu jeśli potrzeba było więcej czasu, żeby zrobić to tak, jak ma wyglądać, to trzeba było więcej czasu po prostu i tyle. Tak, ja z tego co widziałem, to już próbne wydruki zostały zaakceptowane przez twórczynię, więc Istota już jest na, można powiedzieć, ostatniej prostej. To chyba nawet pod koniec lipca już jest planowana premiera, albo prapremiera przynajmniej, bo widziałem na pewno jakieś spotkanie w Warszawie. Oczywiście, że w Warszawie z twórczyniami, więc przypuszczam, u nas że... by nikt nie przyszedł, stary, nie oszukuj się. To niestety, wiesz jak to wygląda. No niestety, wiem dokładnie. I no cóż, to jest taki tytuł, który wzbudza moje zainteresowanie i powiem szczerze, że na przykład w porównaniu, wiem, że to są tematycznie jednak mimo wszystko trochę inne rzeczy, czekam na Istotę znacznie bardziej niż czekałem na Polish Pornographics. Głównie z powodu tego, że w Istocie
będzie kobiece spojrzenie przede wszystkim, ich, albo i tylko i wyłącznie kobiece spojrzenie na kwestie erotyki i może się doczekam wreszcie komiksu erotycznego, który będzie fajny. Bo jak już wspominałem raz czy dwa, jak mam zawsze duży problem z tymi komiksami. Mhm. Nie trafiają do mnie z różnych powodów. Oczywiście, że rozumiem. Natomiast przechodząc już do komiksów, które wyszły, przeczytaliśmy i chcemy o nich coś powiedzieć, to mamy dzisiaj przygotowane cztery takie rzeczy. I chciałbym zacząć od Wszechksięgi Tomasza Spela Grządzieli. To jest kolejny komiks wydawnictwa komiksowego, który w ostatnich tygodniach ukazał się na naszym rynku. Tutaj w ubiegłym odcinku Andrzej się wypowiadał o Ja, Nina Szubur i Ta małpa poszła do nieba. Dokładnie. Więc dalej ja polecam. Przeczytałem jeszcze dwa razy Nina Szubur. Okej. I właśnie chciałem powiedzieć, że o obydwóch tych komiksach wypowiadałeś się bardzo, bardzo pozytywnie. No więc ja chciałem dzisiaj o Wszechksiędze powiedzieć mniej więcej to samo, tylko że no kurczę, jakoś właśnie nie mogę. Wszechksięga, co prawda jeszcze tych pozostałych dwóch komiksów nie przeczytałem, niestety, ja tam je sobie pożyczę w końcu od ciebie. Wszechksięga interesowała mnie bardzo mocno z powodu tego, że twórca tego komiksu jest... Stworzył komiks o tramwajach. Wszyscy tak, wiemy, tak, że to jest główny powód. Tak, stworzył Ostatni przystanek, komiks o tramwajach, a ponieważ to jest jedna z takich moich pasji pobocznych, to bardzo mi kupiłem, przeczytałem, bardzo mi się podobało, ale też przygody... To jest zwierzę totemiczne przecież. Tak, ale też przygody Stasia i Złej Nogi też były bardzo, bardzo, bardzo fajnym komiksem, no. Więc na Wszechksięgę czekałem z dużymi oczekiwaniami. Zwłaszcza, że te plansze, które były pokazane i ten styl graficzny, o którym na pewno jeszcze coś powiesz, bardzo, bardzo były interesujące. No i też bardzo ciekawiło mnie to. Wszechksięga ciekawiła mnie z tego powodu, ponieważ to jest komiks, który wygrał konkurs stypendialny Gildii, więc spodziewałem się, że no kurczę, będzie naprawdę moc. No i moc jest jak dla mnie połowiczna. Połowiczna, zaraz do tego przejdę. Komiks jest liczącą 92 strony opowieścią o królu Fulgrimie i jego poddanych, którzy próbują zapobiec końcu świata. Ich świat się zmniejsza i próbują coś zrobić. I jedynym ratunkiem jest zajrzenie do tytułowej Wszechksięgi, która zna odpowiedzi na wszystko. To, czy się tak w koniec końców stanie i jaki będzie dalszy los króla oraz jego królestwa, no to tutaj oczywiście nie będę wspominał, no ale całość bardzo mocno uderzyła mnie tym pod kątem graficznym, że właśnie nie wiem do końca, jak to określić, tutaj mam nadzieję, że mnie jakoś wspomożesz, jeżeli coś będę kręcił. Bardzo dużo osób, które wypowiadały się o Wszechksiędze dotychczas, mówiły o tym, że warstwa rysunkowa, która nawiązuje do takich średniowiecznych rycin, malunków, drzeworytów, że bardzo, bardzo się wszystkim podobała, przynajmniej znakomitej większości. Ja patrzę na rysunki we Wszechksiędze i owszem, też jestem absolutnie zachwycony nimi, ale mi one z jakiegoś powodu znacznie mocniej kojarzą się z takimi starymi grami 2D, takimi platformówkami. Ewentualnie... No i te przygodówki też niektóre, które nie miały tak dużo ruchu. Jak tak powiedziałeś o grach, zacząłem się zastanawiać właśnie przy jakimś. Była gra, która była rysowana tam przez chyba rysownika Disneya, która się nazywała Dragon's Lair. I chyba z tym by mi się najbardziej tak... Może też to skojarzenie z rycerzami? No ale też takie właśnie... O, no bardzo, bardzo fajne, tak. Andrzej mi teraz pokazał screen z tej gry. I faktycznie jest to coś, co mi się tak mocno... Zdecydowanie mocniej rysunki we Wszechksiędze kojarzą mi się właśnie z takimi platformówkami 2D ze starych konsol czy starszej generacji gier. O. Ale też na przykład te obecne gry indie, które tam mają jakieś minimalne budżety i też stawiają na graficzne uproszczenia, tak bym powiedział. Też nieraz mi się bardzo mocno kojarzy to z tym, co widziałem we Wszechksiędze. Oczywiście są też takie strony, które ewidentnie nawiązują do sztuki średniowiecza i tutaj nie ma co do tego, jak dla mnie, żadnych wątpliwości. Ale na przykład jak jest taka strona, to są dwie plansze.
splash page, tak? Tak to się mówi, że jest pokazane to całe królestwo, takie ściśnięte na pagórku i jest mnóstwo małych budyneczków, jest na największej górce, jest ten zamek króla Fulgrima, no to wygląda dosłownie jak taka flaszowa gierka, która no tylko brakuje, żeby te małe ludziki tam się poruszały i żeby to wyglądało jak jakiś, nie wiem, cywilizacja w wersji HD odświeżonej, coś tam. Jak jest to, co ci pokazywałem, tą stronę przykładową z gildii, gdy król Fulgrim wchodzi na wieżę po schodach, to wygląda jak IC Tower. Obu nam się to tak skojarzyło. Bo była wieża, a IC Tower było cudowną grą. No ale też te bloki, te schody, to tak jakoś się od razu kojarzyło i dlatego właśnie mi się w warstwie graficznej podoba to, że oprócz tego, że no po prostu rewelacyjna jest pod kątem technicznym. I kolory są super. Tak, bardzo kolory są też rewelacyjne. To właśnie to, że zarazem kojarzą mi się właśnie z taką sztuką z ubiegłych wieków, stuleci, z czymś, co jest tu i teraz bardzo aktualne. No to jest takie dodatkowe podbudowanie wrażenia pozytywnego z warstwy graficznej. I gdyby sama historia dorównała temu, jak została narysowana, no to po prostu byłbym bardzo mocno zarekomendowałbym kupienie wszechksięgi. No ale niestety, przynajmniej jak dla mnie, ta opowieść jest bardzo prosta. Jest taka mocno przewidywalna. Ja wspominałem ci, jak wcześniej rozmawialiśmy o Wszechksiędze, że o tym, jak ten komiks się skończy, byłem dość mocno przekonany już po chyba 10 stronach lektury, ponieważ pojawiły się tam pewne rzeczy, o których no nie chcę tutaj teraz mówić, bo byłoby to chamskim spoilerem. Pojawiły się już na samym początku takie rzeczy w opowieści, w formie wydania tego komiksu, które dały mi taką wskazówkę co do tego, jak może się dalej historia potoczyć, i niestety dokładnie tak było. Więc czytałem sobie ten komiks od początku do końca, zamknąłem i stwierdziłem, wiedziałem, że po prostu tak to się skończy, nie zostałem w jakiś sposób zaskoczony, nie zostałem porwany tą historią, bo ona no niestety, przynajmniej jak dla mnie, od początku do końca no szła w takim torem, jakim się spodziewałem, nawiązując do tramwajów, prawda? I to mnie troszeczkę zawiodło, bo spodziewałem się, zwłaszcza patrząc na poprzednie komiksy Spella, które czytałem, że fabularnie też zaskoczą. No, ten ostatni przystanek to był zbiór kapitalnych historii, nie tylko z powodu tego, o czym były, ale też były no po prostu prześmieszne i zabawne, i zaskakujące, i bardzo oryginalne przygody Stasia i Złej Nogi, no super komiks pod kątem zarówno rysunkowym, jak i fabularnym. No a Wszechksięga niestety troszeczkę mnie zawiodła, jeśli chodzi o scenariusz. Rysunkowo no po prostu cudo, jeśli chodzi o jakość wydania, to tutaj też absolutnie nie można mieć żadnych zastrzeżeń, bo no wydawnictwo komiksowe znowu dostarczyło naprawdę cudownie wydany komiks. Duży format, twarda oprawa i ten papier w środku też jest taki bardzo fajny, pasujący klimatem, do klimatu opowieści. I no, gdyby tylko fabularnie było to troszeczkę lepsze, to naprawdę byłyby tu peany pochwalne i po prostu kupujcie. A tak to powiem wam szczerze, dla rysunków naprawdę warto, ale no po historii moim zdaniem nie ma tutaj się czegoś wybitnego spodziewać. Cena okładkowa, z tego co widzę, 59,90, nie jest źle, jest bardzo ładnie, tylko nie do końca tak fajnie, jakbym tego oczekiwał. Rozumiem. Ja chciałem powiedzieć o komiksie, który ukazał się nakładem wydawnictwa Egmont. Są to Trzy duchy Tesli, Sztokawska tajemnica, autorstwa Gilema i Marazano. To nazwisko, które znam i potrafię przekręcić. Brawo. Historia rozgrywa się w nowym... Spoko, ja przekręcam swój numer telefonu. Później się dziwię, czemu do mnie nie dzwonił. Jeśli to było na rozmowie o pracy, to słabo. Sniff, sniff.
Historia rozgrywa się w czasie II wojny światowej w Nowym Jorku i opowiada o chłopaku, który przeprowadził się świeżo co z mamą, ponieważ w wyniku wojny ojca brakło. Przeprowadził się do Nowego Jorku, matka musi podjąć pracę i jest tak naprawdę taką dziecięcą historią, w którą wplątany zostaje, no jak się możecie domyślić, rzeczy związane z Teslą. Już pierwsze plansze, które widzimy, są o tym, że ktoś ucieka przed takimi steampunkowymi, powiedzmy, to pewnie ma jakąś swoją inną nazwę, robotami, które właśnie z miejsca mogą się wam kojarzyć z Teslą, czy jeśli graliście w grę pod tytułem Bioshock, to właśnie z Bioshockiem. No, Bioshock jest cudowny. Tutaj nawet się też pojawiają tacy nurkowie w pewnym momencie, więc to też mi pewne skojarzenia robiło. Świat jest pięknie zaprojektowany. Sama okładka jest już fajna, bo jest dużo złota, które się świeci. Jest takie mega art deco. Tak, z kilometra patrzymy, że jakiś komiks art deco. I cała historia... Na początku podszedłem do tego jak do komiksu, powiedzmy, bardziej dla dorosłych. Chyba to, do czego mnie takie frankofony przyzwyczaiły. Natomiast dostałem bardzo fajnie napisany komiks dziecięco-młodzieżowy. Określiłbym chyba całą historię jako takiego Marka Piegusa z wynalazkami art deco w czasie wojny. Bardzo długie by to było określenie, ale podobne odczucia miałem. Jest chłopak, który ma jakieś przygody, wplątuje się w coś większego, w coś, co go przerasta, tak jak zresztą Marek Piegus też się wplątał w coś, co go przerasta. Mhm. Jedna z moich ulubionych książek z dzieciństwa tak naprawdę. Przyuważyłem. Więc jest naprawdę, naprawdę fajnie napisane. Całość ma się zamknąć w trzech częściach. Może dlatego, że się nazywa Trzy Duchy Tesli. Tak, foreshadowing, jak to się mówi, używając niepotrzebnych słów. Więc jeśli to wszystko się zamknie w ciągu trzech numerów, to ma szansę być naprawdę, naprawdę fajną serią. Kosztuje tam 35 ziko na okładce. Nie wiem, czy ja bym tego w jednym tomie nie wydał. No nieważne, tak jakbym był wydawcą, to bym sobie mógł się zastanawiać nad takimi rzeczami, ale to nie jestem wydawcą, bo pewnie bym zbankrutował z moimi pomysłami. Ja tutaj tak może wtrącę, bo wydaje mi się, że publikowanie komiksów, mówisz, to jest raczej dla młodszego odbiorcy. Tak, to faktycznie seria ma znacznie więcej sensu niż bo to takie zbiorcze. Jeżeli żyjemy w idealnym świecie komiksowym, wyobraźmy sobie to teraz i rodzice kupują młodszemu swojej latorośli, prawda, komiksiki od czasu do czasu, no to chyba wygodniej jest wydać tam raz na jakiś czas 35 zł w Empiku niż prawda, kupić za 100 jakieś opasłe tomiszcze. Proste, że tak. Tak mi się wydaje. Ja to pewnie ze swojej perspektywy obecnej mówiłem. Tak to też fajnie byłoby czekać na następny numer, żeby dowiedzieć się, co się stanie. I bardzo mi się podoba tutaj, głównie dzięki rysunkom, uzyskany taki przyjazny mrok, bym to określił. Mhm. To są miejsca, gdzie może ci się stać krzywda, ale są ukazane nie jako takie straszne, horrorystyczne, tylko taki interesujący cię mrok, że ten główny bohater jest na tyle zainteresowany, żeby tam pójść, i wszystko to jest bardzo przystępnie przedstawione, więc naprawdę bardzo poprawnie napisane, z ciekawą historią. No raczej nikomu nie zmieni życia ten komiks, ale chyba, że na przykład nie zatrzymałby ci kulę, no to chociaż jest, widzisz, to wtedy powinien być integral, bo jest za cienki, żeby zatrzymać kulę. Natomiast jest takim idealnym komiksem na lato. Jeżeli chodzisz po ulicach z komiksem w plecaku, bo spodziewasz się, że ktoś będzie w ciebie strzelał, to musimy poważnie porozmawiać. Nie, no to bym nosił prosto z piekła wtedy na plecach. Okej. Ewentualnie z książeczki. A, czekaj. Idealny komiks na lato, bym powiedział. Fajna historia, dobrze przemyślana, ale nie na tyle skomplikowana, żeby ci to utrudniło leżenie na leżaku. Ja jestem bardzo zadowolony. Rozumiem, okej. Natomiast
Ja też tutaj mam jedną rzecz z wydawnictwa Egmont, która przyszła do mnie całkiem niedawno i czytałem ją na wariata tak naprawdę, bo dokańczałem tą wczoraj przed pracą i chodzi mi o Ludzi Północy, tą pierwszą sagę anglosaską. No wydanie konkretne, ponieważ 464 strony ma pierwszy tom, więc jest to rzecz, która zatrzymałaby kulę zdecydowanie. I to jest komiks, o którym wspominaliśmy jakiś czas temu, gdy został zapowiedziany, że w sumie czekamy, w sumie się jaramy. Ja tam troszeczkę skróciłem tą serię, bo pamiętam, że powiedziałem, że ona chyba 30 numerów miała. Ona nie, zdecydowanie nie miała 30 numerów. Zresztą mają być 3 tomy Ludzi Północy, w pierwszym tomie było 19 zeszytów, więc to matematyka jest sama w sobie, tutaj mi teraz udowadnia, że się mylę. Natomiast saga anglosaska skupia się na tych historiach Briana Wooda z łamów Northlanders. Jakoś wygodniej mi się mówi w oryginalnym tytule. Nie wiem, może czy przywykłeś też, bo tak, znasz go dłużej, więc... Tak, jakoś te Ludzie Północy mi tak jakoś nie siedzą za dobrze, bo na przykład w przypadku Bona i zamiany na Gnata, no to mi przyszło bardzo naturalnie. Ja teraz nie mówię na Gnata inaczej niż Gnat. Natomiast Ludzie Północy mi na razie nie siedzą jako tytuł. No znaczy wiesz, jakby dali Północnicy, to zaraz byłaby beka, że to takie wiesz, połowy nocników są. Tak, tak, ja kiedyś mówiłem, że Midnighter z Authority, Północnik, no kurczę, przecież to byłaby największa beka w historii tłumaczeń komiksów. Tak. Natomiast Ludzie Północy, tą pierwszy zawiera parę historii, dłuższych, krótszych, ponieważ Brian Wood tutaj zdecydowanie nie trzymał się jakiegoś jednego konkretnego schematu typu 6 numerów historia, przerwa, 6 numerów historia, przerwa, tylko mamy tutaj dwie dłuższe historie, zdaje się są trzy krótsze. Tom otwiera historyjkę rozpisana na dwa zeszyty. Później mamy chyba kolejną jednozeszytową, później dopiero jest o Svenie, który powrócił, ona ma 7 rozdziałów. Generalnie wszystkie trzy tomy zostały zebrane w taki sposób, aby konkretne etapy ekspansji Ludzi Północy tytułowych zostały ujęte w konkretnych, prawda, zamkniętych tomach. No, tom pierwszy to jest saga anglosaska, tom drugi będzie sagą islandzką, z tego co pamiętam. Mhm. No i tutaj mamy kilka, jak już wspomniałem, kilka opowieści, niektóre dłuższe, niektóre krótsze, i jak to w przypadku zbiorów krótszych opowieści bywa. No, poziom jest różny. Generalnie dla mnie te lepsze elementy Ludzi Północy to były te dwie dłuższe historie. Pozostałe, które liczyły po jednej, po dwa zeszyty, no jakoś szczególnie mocno mnie nie przekonywały, zwłaszcza jedna z historii o córce wikinga, która postanowiła być jak mężczyzna, o tak bym to ujął. W tamtych czasach, no wiadomo, kobiety zdecydowanie nie miały równych praw społecznych. Nie żeby się wiele zmieniło niestety, ale no, to... No, ale nie jest aż tak źle. Tak, no to jedna sprawa. No tamta historia była taka... Wiesz, tam przeleciałem sobie przez te 24 strony, jakoś to tak nie ruszyło. No ale główna historia o Svenie, który powrócił, czy też o grupie wikingów, którzy śledzą Irlandczyka, który tam pozabijał paru ich braci, i to ona też jest rozpisana na 5 czy na 6 części. No to te historie Brianowi Woodowi bardzo fajnie wyszły, bardzo mi się fajnie czytało, wciągnęły mnie na tyle, by być zainteresowanym losem poszczególnych postaci bohaterów. Mhm. To mi się bardzo podoba. Bardzo mi się podobało to, jak Brian Wood podchodzi do kwestii historycznych, bo z jednej strony pokazuje dbałość o pewne szczegóły, że akcja dzieje się w konkretnym miejscu, w konkretnym roku, są odwzorowane przez rysowników stroje i to jest fajne, ale z drugiej strony to nie czujesz, jakby to była taka encyklopedia wiedzy, tylko masz po prostu historię osadzone w jakimś konkretnym czasie. I dobrze osadzone. Tak, dobrze osadzone, ale nie trzymające się kurczowo po prostu tych wszystkich rzeczy, które są niezbędne przy takim encyklopedycznym podejściu, więc to mi się podoba. No i te postacie, które tutaj zostały przedstawione, czy ten wspomniany Sven, czy inni bohaterowie poszczególnych historii, no żywo, fajnie przedstawione. Northlanders,
Ludzie Północy zdecydowanie bardziej mi się podobają jako komiks niż na przykład The Black Road, też Briana Wooda, które niedawno się ukazało w Image'u, które też jest historią o Wikingu. Praktycznie można by powiedzieć, że to jest taki kolejny tom Ludzi Północy, tylko że nie nazywa się to Ludzi Północy. Natomiast zdecydowanie bardziej podoba mi się to, co Wood zrobił na łamach właśnie Northlanders, to co teraz mamy okazję śledzić na naszym polskim rynku dzięki tej znakomitej i dużej ekspansji komiksów z Vertigo, ze starszego Vertigo. No i też przy okazji możemy zobaczyć rysunki paru fajnych artystów. Tutaj w tym pierwszym tomie udzielali się mniej więcej między innymi Ryan Kelly, między innymi David Gianfelice, to tam może nie jest jakoś szczególnie mocno rozpoznawalny rysownik, ale on tam udzielał się mocno przy Daredevilu swego czasu. Jest też, tutaj pewnie przekręcę, Daniel Zezeil. Jego można kojarzyć w Polsce z wydanego Loveless przez Muchę Comics lata temu. To był fajny komiks. Tak, to był fajny komiks, ale trochę nie siadł chyba na rynku, można odnieść wrażenie wtedy. Tłumaczenie komiksu autorstwa Pauliny Breiter też mi się podoba, jest fajne, jest dużo odnośników co do tego, co się dzieje na łamach poszczególnych scen. Bardzo mi się podoba właśnie to, że gdy postacie tam używają jakiegoś terminu, to nieraz jest na dole wyjaśnione, że twórca ma na myśli to, ale tak naprawdę chodzi o to, co my znamy jako to, bo w kwestiach tłumaczeniowych są pewne różnice między nami a Amerykanami. Pewnie Amerykanie pewne rzeczy uprościli, jak to mają w zwyczaju. No i co mogę powiedzieć? Kolejna fajna rzecz z Vertigo, która ukazała się na naszym rynku dzięki wydawnictwu Egmont. Ja muszę ci powiedzieć, że jak patrzę na swoją półeczkę z Vertigo, to ona w tym roku po prostu to jest jakaś eksplozja, co tam się dzieje, bo i Sto Naboi, i Ex Machina, i Transmetropolitan, i Potwór z Bagien, i teraz Ludzie Północy, no to są wszystkie serie, które zacząłem zbierać w tym roku. Kaznodzieja jeszcze do tego dochodzi, bo tych pierwszych wydań nie miałem, no i kurczę, jest tego dużo, jest tego coraz więcej. I cóż, polecam Ludzi Północy, ponieważ jest to fajny komiks, to nie jest wybitny komiks, o może tak powiem, to nie jest taka rzecz z Vertigo, która uderzy cię w twarz i sprawi, że będziesz o niej pamiętać do końca życia, tak jak właśnie Kaznodzieja, Sto Naboi czy inne wcześniej wymienione tytuły, ale to jest na pewno dużo lepszy komiks niż większość tego amerykańskiego szrotu Egmontu z dużym naciskiem na superbohaterów. No i co? No, moim zdaniem, jeżeli macie zbędne około 80 zł, bo tyle kosztuje na przykład w gildii czy na dyskontach pierwszy tom Ludzi Północy, to myślę, że zdecydowanie bardziej warto sięgnąć po ten komiks niż na przykład, nie wiem, kupić sobie dwa tomy z Odrodzenia czy tam trzy. I tak bym to podsumował. Dobra, to ja teraz przejdę już do czystej Ameryki. Bardziej się nie da. Chcę powiedzieć o Transformers Unicron numer pierwszy. Tak. Oh yeah. Nowa pozycja z IDW. Na Free Comic Book Day był numer zerowy, który tam lekko wprowadzał, natomiast teraz w środę ukazał się pierwszy numer tej miniserii, która zamknie pewną trylogię, którą rozpoczęło Revolution, a później pojawił się First Strike i teraz Unicron to zamyka i przy okazji to zamyka uniwersum Transformerów w IDW. Nie kasuje, tylko raczej restartuje, bo oni się szykują do jakiegoś tam Hasbro restartu. Seria dzieje się właściwie na dwóch komiksach równocześnie, w serii Optimus Prime i w głównej serii Transformers Unicron. I powiem ci, że Transformery śledzę w ten sposób, że odpuszczam na jakiś czas, później nadrabiam to, co odpuściłem i tak jakby paczkami można powiedzieć, że sobie je doczytuję. Bardzo mi się podoba to, co robią z Transformerami, ponieważ to jest jakby ich świat stworzony tylko przez nich. I Unicron, który myślę, że każdy, kto jest jakoś związany z Transformersami, kojarzy Unicrona. Uh-huh.
A tu w komiksach IDW pojawia się pierwszy raz. Jeszcze nie do końca wiedzą, czym jest Unicron. I to też jest fajne, że jakby możesz się zastanawiać, jak ta postać zostanie zmieniona jakby w tych nowych, w nowym podejściu do Transformerów. I scenarzysta John Barber bardzo fajnie sobie radzi z tymi mitami Cybertronu. On tam mocno siedzi chyba w tych komiksach. Mocno, znaczy też dopiero jakby posłowie do numeru zerowego z Free Comic Book Day dało mi do myślenia, że wiesz, kiedy wyszły pierwsze Transformery w IDW, kiedy zaczęli robić te swoje mity? 15 lat temu? No, blisko, 13 lat temu. Nie sądziłem, że już tyle czasu minęło tak naprawdę od tego. Idzie im to świetnie. Dostaliśmy naprawdę fajne serie. Oczywiście nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie powiedzieli All Hail Megatron, czy Robots in Disguise. Tak, i Mortum is the Night też było super. No, dokładnie. Nawet te rzeczy pokroju Wrecker's Saga, czy... To, co mi się z tytułu bardzo podobało, jak się okazało, że ten Prime był zły i wprowadził faszyzm na Cybertronie jako Autobot jeszcze. Autokrasji to się nazywa. Autokrasji, och, tak. Tylko, że to się dało czytać tylko cyfrowo, bo to jakoś kretyńsko wychodziło z jakimiś reklamami, nie wiadomo czym. Och, dramat to był. Że ja pamiętam, że to wychodziło co tydzień, zdaje się, 8 stron. Cyfrowo i później, gdy już zebrano całość, to jak to IDW wydali takie wydanie zbiorcze w takiej kuźwa cenie, że ci przechodziło od razu. No. Tutaj też jest checklista tego całego wydarzenia Unicron. Ono się skończy we wrześniu i tutaj widzę, że wprowadziłbym w błąd, ponieważ oprócz serii Transformers Unicron i Optimus Prime... nie, musimy głośniej mówić, żeby zagłuszyć tak kiepsko, no nieważne. Rozegra się jeszcze na łamach serii Transformers Lost Light. Więc łącznie tutaj mamy z numerem zerowym 16 komiksów. O, to strasznie dużo. No, znając IDW, wydanie zbiorcze będzie kosztowało 800 zł, więc albo kupujcie sobie cyfrówki, albo zamówcie to w zeszytach, jeśli was to interesuje. No bo jest to zwieńczenie jednak lat pracy i wielu rzeczy, których się mogliście tam nie spodziewać. Znaczy myślę, że dużo osób się na przykład nie spodziewa, że regularną osobą pojawiającą się w Transformerach jest obecnie Rom. No. Space Knight, ponieważ no, IDW postawiło na to swoje uniwersum Hasbro i no, G.I. Joe też się tam przewijają bardzo często. Był komiks, nie? Transformers kontra G.I. Joe i był fajny. To był najlepszy komiks w ogóle. Ach, natomiast jeszcze tylko ci powiem, jeśli chodzi o G.I. Joe, okładki G.I. Joe, albo te, które robił Dave Johnson, to wiadomo, że są przecudowne, bo robił je Dave Johnson. Nie wiem, czy widziałeś, że Ben Temple Smith robił G.I. Joe przez pewien czas. Nie. Super wyglądało. Okay. Bo wspomniałeś o Lost Light i początek serii Transformers Lost Light i początek serii Optimus Prime, początek serii, która się nazywała Till All Are One. Mhm. Ona chyba już się skończyła. No to jest ten moment, w którym na razie ja utknąłem, więc... Dużo rzeczy cię jeszcze czeka. Tak, dużo rzeczy mnie jeszcze czeka, ale no, kurczę, pamiętając, jeszcze mając całkiem świeżo w pamięci zarówno Mortum is the Night, jak i Robots in Disguise, jak i tą serię o tym żeńskim Transformerze, kurczę, która... Wingblade. Dziękuję. Która też była bardzo fajna, no to kurczę, ja w ten komiksowy uniwersum Transformerów to... Nie zawsze zastanawiam. Jakby to kiedyś ktoś sięgnął... Po polsku wydał. No, ale to bardzo dużo rzeczy byłoby do wydania wtedy. Oj, to jest druga sprawa, no. Bardzo mnie bawiło, jak ludzie byli oburzeni, że po co robić kobiety Transformera, a w pierwszym filmie kinowym z Transformerami też były kobiety Transformera, ale o tym to jakoś nikt nie pamięta. Bo to było Biformers. To nie było Transformers. Nie, to nie filmie, było prawdziwe Transformers. Chodzi o pierwszy animowany. A, okej, okay, no, okej, okay, dobra. O ten pierwszy, to tam były. Zapomniałem oczywiście, jak się nazywały. Ale były. Ale to było dawno i nieprawda i pewnie już nie jest kanoniczne, więc się nie liczy. Warto sięgnąć moim zdaniem po Unicrona,
ale wcześniej sobie nadrobić Revolution i First Strike. Plusem tych komiksów jest to, że na początku często macie streszczone to, co powinniście wiedzieć. Wiadomo, zawsze są te wtrącenia zachęcające do innych, jak ty, o, nie sądziłem, że się tak szybko zregeneruje, gwiazdka, patrz, Optimus Prime numer 17, nie? Mhm. Więc takie wtrącenia no, zawsze będą, ale dobrze się to czyta. Jest takim fajnym akcyjniakiem i narysowanym, moim zdaniem, bardzo dobrze. Milne bardzo ładnie to rysuje, a dodatkowo jest tak pokolorowane, że trochę czujesz, jakby to były zabawki. W sensie te kolory mocno wystają. Mhm. Jest dużo strzelania, różne rzeczy. Kurczę, skoro z Transformersów udało się w komiksach zrobić nawet political fiction, to ja jestem w stanie uwierzyć w absolutnie wszystko. Jeśli polecasz Unicron, to myślę, że no nie ma co czekać, muszę nadrabiać. Tak, ale szczerze mówiąc, Transformery są chyba dla mnie jednym z takich największych zaskoczeń, jeśli chodzi o wykorzystanie licencji. Nie sądziłem, że ten komiks będzie aż... Znaczy, że to, co IDW będzie robiło z Transformerami, że będzie aż tak dobre, bo tu są naprawdę dobre scenariusze. Oczywiście są też słabsze i są też po prostu ok, które są najczęściej. Ale niektóre historie, jak ci zapadną w pamięć, to już tam zostają. No i tak, parę takich komiksów właśnie zapadło nam w pamięć zdecydowanie. Więc co, więc polecasz, tak? Bardzo. No i fajnie, to czekamy na rozwinięcie Unicronu i tym samym zakończenie tej fazy. No i zobaczymy, co dalej. Pewnie niedługo na San Diego coś nowego się dowiemy, bo w zeszłym roku w San Diego pokazano taki... Już rok temu, a dopiero teraz to wyszło, pokazano zwiastun tego, że będzie Unicron i to była taka bardzo, bardzo ładna plansza, ona jest wydrukowana w numerze zerowym, gdzie mamy trzy planety, właśnie Ziemię, Cybertron, no i Unicrona. No, a propos jeszcze tak bardzo fajnie, zaskakująco bardzo fajnie wykorzystywanych licencji, to myślę, że powinienem w którymś z odcinków przyszłych wspomnieć o Power Rangers. Dalej jest dobre? Bo nie czytam tego. Powiem więcej, jest kurczę rewelacyjny. W chwili obecnej jest tam taki crossover pomiędzy, bo tam już są dwie serie generalnie, jest Power Rangers i Go-Go Power Rangers i one mają taki crossover, który się naprawdę cholernie dobrze czyta i wow, nie sądziłem, że tak dobry komiks, do sprawdzenia że będzie. Tak fajny komiks może zostać wydany. Power Rangers też ma potencjał bycia w Humble Bundle, prawda? O, jak najbardziej. Było już chyba raz nawet. I byłoby miło, gdyby było ponownie. Natomiast jeszcze jeden taki temat na koniec tego odcinka. To jest, tym razem sobie wybraliśmy komiksy, które mega nam się kiedyś podobały, po czym wracamy do nich po latach i jest takie i było tego trochę, nie ukrywam. Są też takie, do których się boisz wrócić, przeczytać na nowo, czy czasem się nie zepsuły. Dokładnie. Jak tak sobie wypisywałem rzeczy, które mogę tutaj właśnie wspomnieć teraz przy tym temacie, to oczywiście pierwsza rzecz, którą sobie zapisałem, Anihilacja. No tak. Bo tak. Anihilacja to jest dla mnie taki strzał w ryj, jakiego już dawno nie dostałem. Pamiętam, jak się jarałem. Anihilacja, House of M, Civil War, tego typu historie, to był ten moment, w którym wróciłem dość mocno do komiksów superbohaterskich z USA, bo pamiętam, to tak mniej więcej podobnie, jakoś w podobnym czasie ukazywały się te historie i pamiętam i House of M się jarałem straszliwie, bardzo mi się ta historia też się jarałem, ale to uważam dalej za całkiem fajną tak historię. I właśnie dokładnie to samo chciałem powiedzieć, że po latach, gdy Mucha wydała Root M i tam w kolekcji Marvelowskiej też się to ukazało, wróciłem do tego komiksu i mówię, kurczę, dalej mi się podoba. Zapowiedź Anihilacji przez Egmont, jaram się jak dziki. Trzy tomy Anihilacji i mówię, Boże, co ja zrobiłem? Dlaczego mi się to podobało? No po prostu zapamiętałem to jako naprawdę strasznie dobrą, wciągającą kosmiczną epopeję, takie Gwiezdne Wojny Marvelowskie, zanim Gwiezdne Wojny były Marvelowskie. Zanim kupili licencję na Gwiezdne Wojny. Właściwie kupili całe Gwiezdne Wojny. Tak, po latach wracam do tego i jest takie...
ojoj, ojoj, oj. I no właśnie to jest problem. Na szczęście ta druga część, Conquest, Podbój, na razie w Polsce się ukazał jeden tom, ale on już sam w sobie jest ciekawszy niż cała pierwsza Anihilacja, więc mam nadzieję, że moje dobre wrażenia z Podboju zostaną zachowane, ale no, ta pierwsza Anihilacja to był takie o Jezu, co, jak ja mogłem się tym jarać swego czasu. To jest pierwsza rzecz, która mi się od razu praktycznie nasunęła przy tym wątku. A dla mnie to był Infinity Crisis. A, już w sierpniu od Egmontu. To nie jest... Nie uważam, że to jest jakby całkowicie zły komiks, bo ogólnie kryzysy z DC mi się podobały, ale jakby stopień jarania się nim po latach znacznie opadł. Znacznie, znacznie się to zmniejszyło. Nie, może bardziej naiwne, znaczy tak jakby, to bicie w ściany, to było... Tak, są takie rzeczy, które zapadają w pamięci z Infinity Crisisu, ale... Tylko szkoda, że to te głupie rzeczy zapadają. Otóż to. Bo no, tam się dużo rzeczy wydarzyło, ten komiks bardzo dużo zmienił w DC, zabił mi parę postaci. Tak. No natomiast no, dzięki niemu mieliśmy... najlepszą serię, jaką DC chyba wypuściło, moim zdaniem, taką długą. Czyli 52. Tak, 52 jest cudowną serią. No, i to po latach się nie zmienia absolutnie. No. Natomiast ja pamiętam właśnie, bo na przykład taki kryzys tożsamości, Identity Crisis, to jest... Który jest znienawidzony z jakiego? Tak, właśnie ja tak zauważyłem, że to jest kryzys, który jakoś tam wielką popularnością się nie cieszy, ale z kryzysu tożsamości pamiętam dużo więcej takich pozytywnych rzeczy niż z kryzysu nieskończoności, nieskończonego kryzysu, jak to się u nas ukaże, bo właśnie no... Faktycznie. Ta, w kryzysie, więcej scen też zapada ci tak, w pamięć, w kryzysie prawda? Tożsamości ten cały wątek Ralfa Dibniego i to, co właśnie później się nawet z nim działo. 52 notabene, no to jest jeden z fajniejszych motywów, jakie DC w ogóle wymyśliło swego czasu. Natomiast no, nieskończony kryzys, tak jak mówisz, nie wiem, wybicie Firestorma gdzieś tam na piątym planie najmniej istotnego tie-inu na świecie, tłuczenie w ścianę rzeczywistości tak mocno, że aż... Granice wymiarów to chyba były, no, tak mocno, że ktoś się ożył. No i wiele innych rzeczy, które tam się działo, no rozpierducha, konkretna, duża rozpierducha, ale... Znaczy, bo są rzeczy, które są znacznie głupsze, jak na przykład zabicie Aquamana jako pół Cthulhu, który... A, dobra, to też, on chyba w 52 miał jeden kadr, na którym zginął. Lata 90. się odzywają jakby... Nie, bo ten pomysł rodem z lat 90. po prostu. Znaczy, wiesz, czasem mieli spoko pomysły, jak na przykład zatopienie San Diego, żeby zrobić Sub Diego. Tak, tak, to był fajny pomysł. Na pewno było lepsze niż wtedy. Marvel chyba miał kiedyś taki pomysł, nie pamiętam, gdzie to było, że zamienił wszystkich ludzi w karaluchy, żeby przeżyli zagładę atomową. Kurczę, muszę to sprawdzić. Gdzieś o tym czytałem, ale tego nigdy nie widziałem na własne oczy. Ha. Brzmi... dziwnie, no. No, brzmi jakby to Morrison mógł pisać. No. Natomiast kryzys nieskończoności, no, taki... No, zresztą tak jak wspomniałem... Znaczy najsłabszy z kryzysów. W sierpniu się przekonamy osobiście, przekonacie się osobiście, czy ten kryzys się obronił po latach. Naszym zdaniem nie do końca. On zresztą się nigdy nie bronił, jak dla mnie jakoś szczególnie mocno. Miał fajne pomysły no z nawet tymi omakami i ogólnie parę tak, pomysłów. Tylko, że omaki były znacznie ciekawsze w doprowadzaniu do kryzysu. Sama seria omak, czy wtedy jak się... Checkmate się to nazywało, nie? Checkmate jak był, to jak Max Lord, jaką był postacią i połączenie go z Blue Beetlem, no, to było coś. Wonder Woman w tamtych... Tak. Pamiętam w ogóle ten komiks, on był wtedy wydany za dolara, się nazywał Countdown to Infinity Crisis, który miał 80 stron, był za dolara i był fajniejszy niż cały późniejszy kryzys w ogóle, więc kurczę, takie stare czasy, no. Natomiast z takich komiksów, które też pamiętam, za dzieciaka się jarałem, za dzieciaka, za młodszego czytelnika, mniej wyrobionego, się jarałem strasznie, a teraz po latach, jak do nich wróciłem, to było takie ojojoj,
to tutaj muszę powiedzieć, że sporo komiksów z TM Semika mi się odbiło czkawką po latach. Na przykład pamiętam, jak strasznie się jarałem, tak, przyznaję się, Sagą Klonów. Ze Spidermana. Tak. A to ja też bym to tutaj dorzucił, bo to z tych starych komiksów ze Spidermana, które wtedy czytałem w czasach semikowych, czymś, co się dalej dla mnie broni, jest Kraven Last Hand. Oj, to no, to jest super. Natomiast Saga Klonów była tak samo rozdmuchana, jak dla mnie trochę Panika na niebie? Mhm. Znaczy pamiętam Panika na niebie, gdy ukazała się w TM Semiku, miała chyba 4 numery, te takie podwójne Supermeny, czyli 8 zeszytów, no to pewnie coś tam pocieli, bo jak żeby inaczej. I pamiętam, no Panika na niebie też mi się nie... Tylko, że Panika na niebie mi się już wtedy nie podobała. Mi się wtedy podobała. Dla mnie wartością dodaną Paniki na niebie było to, że poznałem wszystkie postacie DC, jakie można było poznać. No tak. Poznać, bo jako wtedy ten szczyl, który dopiero wchodził w te komiksy, no to co znałem z DC? Batmana, Supermana, Green Lanterna, koniec. A Panika na niebie i było tak, o Jezu, co wszyscy tu są. To jest fakt, to wspominam dobrze, ale jako generalnie ten komiks mi się jakoś nie podobał szczególnie mocno, nigdy. A tobie... Mi się kiedyś bardzo podobał, bo się dużo działo, wiesz, mnóstwo postaci i tak dalej i to było super. A później, no... Takie bywało lepiej. Ale o tych klonach powiedz, bo to... Tak, no Saga Klonów, pamiętam, że gdy byłem tym młodszym czytelnikiem i kupowało się semikowe wydania Spidermana i Saga Klonów tam trwała 2 lata. No jakoś długo I Saga Klonów zresztą utopiła ten komiks w oczach czytelników, a no trudno było ją ominąć albo wydać w jakikolwiek sposób skrócony, bo i tak semik bardzo wybiórczo leciał. Nie wiem, czy kojarzysz The Complete Clone Saga, wydania oryginalne, to jest 5 tomów po chyba 500 stron, czy może nawet więcej tych tomów jest, więc to jest naprawdę kosmos, to nawet Nightfall nie jest tak długi, czy No Man's Land batmanowskie też nie jest aż tak długie, a przecież to są kosmicznie długie historie. No Man's Land to jest 5 takich opasłych tomów. No a Saga Klonów jest chyba nawet dłuższa. No i właśnie pamiętam, że było to pytanie, że czy, bo strasznie się jarałem Scarlet Spiderem, który... Proste, miał katanę z oberwanymi rękawami. Cudowny kostium i w ogóle postać Bena Reilly'ego była tym fajniejszym dla mnie Spidermanem już w momencie, w którym się pojawił, bo Peter Parker był tym takim umęczonym, smutnym Parkerem, z problemami z żoną. Przyszłym Tobey Maguire'em. Dokładnie, a Ben Reilly był tym takim... Luzakiem, takim tak. Właśnie. On był ten spoko, on był taki jak Spider-Man był kiedyś, o, i to się podobało. I miał fajny kostium. Miał fajny kostium i miał te takie szczelacze na nadgarstkach. Tak, i pamiętam, że kiedyś Venomowi chyba pomiędzy Broka a Symbiota coś wstrzelił, to mi zapadło w pamięć, jak nie wiem. Tak, to też było fajne i właśnie się tak jarałem, który z nich jest prawdziwy i ten szakal, co on tam jeszcze wymyśli. I po latach, wiesz, powrót do Sagi Klonów i tak sobie przeglądam te zeszyty i mówię, Jezu, jaki szrot, o, szrot totalny. Chyba jedynym takim fajniejszym momentem tej całej Sagi Klonów było dla mnie, w cudzysłowie, śmierć cioci May, które TM Semik wydał cały zeszyt. On miał wtedy 48 stron, to był tam któryś tam jubileuszowy The Amazing Spider-Man, chyba 300 czy 400, nie pamiętam. I to był komiks, który no kurczę chwytał za serducho bardzo mocno. Po czym jakiś czas później okazało się, że umarła podstawiona aktorka przez Normana Osborna i ma to perfekcyjny sens i w ogóle o co pytacie. No Saga Klonów była dla mnie, strasznie się jarałem za młodszego, a później gdy widziałem, jak bardzo jest to naciągnięta do granic możliwości i po prostu wysadzona kretyńskimi pomysłami i jeszcze głupszymi historiami fabuła, no to nie dałem rady. A dla porównania, na przykład właśnie to, co te dwa batmanowe wielkie eventy, czyli Nightfall i No Man's Land, to z kolei Nightfalla po latach kupiłem sobie takie trzy grubsze tomy, tamte New Edition, coś tam. I
fajnie mi się to czytało, nic rewelacyjnego, ale fajnie mi się to czytało, natomiast te nowe edycje No Man's Land, to jest, kurczę, to jest wciąż jeden z lepszych Batmanowych komiksów w ogóle ever. To jest dla mnie szok, jak można było zrobić tak długi i wielki crossover, który jest dobry. Bo to jest sztuka, jak dla mnie. Natomiast z jakichś innych komiksów, które po latach cię zawiodły, Likwidator. Likwidator, o. Ryszarda Dąbrowskiego, jakby kiedyś może mi to bardziej imponowało i bawiło, natomiast nie jestem w stanie czytać Likwidatora obecnie. A myślisz, że to z powodu przedawnienia tematyki? Bo dla mnie Likwidator był zawsze komiksem, który był aktualny tu i teraz, w momencie wydania. Możliwe. Pamiętasz na przykład Likwidator kontra Kaczystan? Tak, było. Mhm. Znaczy, wiesz, w niektórych momentach mnie bawił tak, jak niektórych bawił Postal jako gra. Mhm. Natomiast jak próbujesz do tego wrócić, to wiesz, każdy ma różne poglądy. My mamy trochę zbliżone poglądy razem. Mhm. Natomiast no nawet mnie to nie bawi. Jak ogólnie wiesz, nie ukrywam, jako osoba, która bardzo dużo wychowała się na zwariowanych melodiach, bawi mnie pewien rodzaj przemocy, ale później zaczynasz dostrzegać coś, co dla mnie nie jest już raczej przemocą, tylko trochę jakąś taką chorą fantazją, i to przestaje być zabawne. Bo jest inaczej, kiedy czytasz Wilka i można być łatwo urażonym, czytając ten komiks. Nieprawda. Ale znaczy zależy przez kogo oczywiście, nie? To tak samo jak z South Parkiem, musisz się przebić przez pewną część takiej zapory zrobionej z ciężkiego humoru, żeby dojść do właściwej treści. Natomiast w Likwidatorze wydaje mi się, że za tą zaporą nic nie ma. Są oczywiście jakieś poglądy, każdy ma prawo do swoich poglądów, ale pamiętam, że kiedyś jeszcze, pamiętasz, wychodził taki magazyn, który się nazywał Chichot? Tak, pamiętam. Pamiętam, że w Chichocie kiedyś, nigdy nie zgłębiłem jakoś tego tematu, we wstępniaku redakcyjnym było napisane, że kończą całkowicie współpracę z Ryszardem Dąbrowskim, bo była tam jakaś ilustracja, wiesz, zabawna, i okazało się, że była 1:1 skopiowana od zapomniałem nazwiska. Dowcipy za 50 groszy. Sadurskiego. Szczepan Sadurski. Więc trochę przypał. Jeśli to prawda. Wiesz, różnie mogło być. Nie będę wnikał. Nie dziwią mnie sytuacje, kiedy dwie osoby na świecie albo nawet dwie osoby w tym samym kraju mają ten sam pomysł, bo to się zdarza. Po prostu. I nie każdy może sobie pozwolić na coś takiego jak Alan Grant, kiedy powiedzieli mu na spotkaniu, że ukradł mu pomysł na scenariusz do Sędziny Anderson i coś tam, bo on miał pomysł na takie opowiadanie i Alan Grant je pewnie przeczytał w jakimś, wiesz, szmatławcu wydrukowanym w 6 egzemplarzach, a 5 kupiła matka, a 1 się walał po ulicy i mu tak ukradł, i Alan Grant powiedział, że w takim razie nigdy już nie przeczyta nic i niech się wali. No i spokojnie. No nie każdy może sobie na to pozwolić. Dla mnie z Likwidatorem jest podobny problem jak z czymś po zupełnie drugiej stronie barykady, czyli z Janem Hardym. Mianowicie ja nie cierpię skrajności, mam swoje poglądy i się ich nie wstydzę, nieraz je tam uwidaczniam dość mocno, ale nie lubię skrajności zarówno lewostronnych, jak i prawostronnych. Z Likwidatorem mam dokładnie taki sam problem jak właśnie z Janem Hardym, że są zbyt skrajne. Więc ja tutaj powiem tak, że nie, że Likwidator mnie kiedyś bawił, bo Likwidator mnie w sumie nigdy nie bawił. No, mnie kiedyś tak. Kiedyś mnie bawił, ale no te czasy zdecydowanie minęły. Plus jeszcze jakieś parę eventów z DC bym chyba tutaj dorzucił, no bo z Marvela chyba za mało czytałem. Zero Hour już mi się nie podoba tak, jak mi się podobało. Właściwie chyba mógłbym to skrócić, mówiąc, że Dan Jurgens się u mnie przeterminował. No, on się przeterminował, tylko on o tym jeszcze nie wie. Włodarze DC chyba też jeszcze nie, o tym nie wiedzą. Ale to były
ten styl historii, który on pisał, które w tamtych czasach się idealnie sprawdzały i na pewno mam do nich jakiś sentyment i część bym może przeczytał jeszcze chętnie, ale nie wiem, czy po tym ponownym przeczytaniu bym jeszcze kiedyś po nie sięgnął. Natomiast jeszcze jeden taki tytuł, który mi się teraz przypomniał z rzeczy, którymi kiedyś straszliwie jarałem, a teraz jest takie... ale w dużo mniejszym stopniu niż w tych poprzednich wymienionych tytułach, to są Chłopaki, The Boys. Ponieważ pamiętam, że ja za pierwszym razem, gdy czytałem ten komiks, to się nim no straszliwie jarałem. Teraz, gdy wychodzi to po polsku od Planety Komiksów, zbieram te tomy. Swoją drogą już 8 tom się ukazał, więc to tempo jest dalej mega dobre. I ma to fajne momenty, ale zapamiętałem to jako coś lepszego. Coś bardziej zabawnego, coś mocniej w stylu dobrego Ennisa. Jak to ten nasz podział na dobrego Ennisa, złego Ennisa? Zaraz coś o tym powiem, bo zacząłem sobie jeszcze raz to analizować. I na przykład dalej ten pierwszy tom, drugi tom mi się strasznie podoba, tylko że pamiętam, że pamiętałem... Chłopaków jako dobrą serię z kompletnie niepotrzebnymi tajinami, tymi miniseriami pobocznymi typu Herogasm, typu Highland Lady. A teraz po tych latach, gdy wychodzi to po polsku, to uważam, że no, cała historia mogłaby się spokojnie zamknąć w 3-4 tomach i niewiele by na tym straciła. Ja odnośnie Ennisa teraz się zacząłem zastanawiać, które serie tak naprawdę bym od ręki, powiedzmy, miałbym wybrać sobie serię Garth Ennisa, które mógłbym mieć, to byłoby łatwiejsze niż myślałem. Bo szczerze mówiąc, ja też... Kaznodzieja też mi się trochę przeterminowuje powoli, bo mam dość tego, co wielokrotnie mówiłem. Dajmy dużo seksu, dajmy konflikt z Bogiem i dajmy jeszcze więcej przemocy. I to jest trochę taki magiczny eliksir. Musi być Irlandczyk. Tak, to jest ten związek X, Gartha Ennisa, który pada do tego scenariusza. Punisher Max, Authority, Midnighter to są najlepsze komiksy Gartha Ennisa dla mnie. No okej, spoko. Bo Kaznodzieja już trochę mnie męczy. No, chciałbym przeczytać jego tą końcówkę, nie ukrywam, taką jak Ennis by chciał ją zrobić, tylko mu tam nie pozwolili, ta końcówka jest zrobiona tak, żeby zamknąć serię. Natomiast ostatnia chyba szansa, którą dałem temu autorowi, to był mój błąd, to był Crossed. Oj. To ja ci powiem, że moja ostatnia szansa, jaką dałem temu autorowi, zresztą oczywiście nie licząc obecnie wydawanych pani Shermaxa i Chłopaków, bo te tytuły znałem już wcześniej, ale jakiś czas temu na naszym śmiesznym polskim rynku pojawiło się World of Tanks. Komiks. To pisał? Komiks. A on w sumie pisał opowieści wojenne też tak, kiedyś. To nie było złe. Opowieści wojenne nie były złe. I pojawił się komiks World of Tanks ze scenariuszem Ennisa, rysunki chyba Carlos Esquera, jeżeli dobrze pamiętam. Ja mówię, kurczę, dwóch fajnych twórców, tematyka, która Ennisowi siedzi i podpięcie pod... I podpięcie pod... znaną markę. Mhm. Mówię, kurczę, może to będzie dobre wykorzystanie licencji. Nie było. Więc no. Bo chyba o komiksach na licencji rozmawialiśmy kiedyś, nie? Tak, bo tam tak. Pamiętam, że wszyscy, wszyscy, obaj jesteśmy dalej pod wielkim wrażeniem, że komiks z Gears of War nie był krapem. Mhm. I to... Jak to się stało? Dokładnie, to jest dziwne. No ale tak, World of Tanks akurat nie ukazało się, nie okazało się być czymś szczególnie dobrym, niestety. Przepraszam, że tak ciamkam, bo widzę, że tam skaczą wskaźniki. No to co? Będziemy kończyć. Tak, a może wy macie jakieś tytuły, do których powróciliście po latach i okazało się, że zapamiętaliście je jako dużo lepsze. Dajcie znać w komentarzach. Natomiast my dziękujemy już. Słyszymy się za 2 tygodnie. Dokładnie tak. Pewnie będziemy rozmawiać, tak jak rok temu, o tym, co było na Comic-Conie. Tak jest. Może pogadamy o tym, jakie komiksy zdały próbę czasu, bo ich też jest troszkę. I tyle. Słyszymy się za 2 tygodnie. Dzięki za słuchanie. Do usłyszenia. Cześć.